Hejka, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem, którym na moim kanale jeszcze nigdy nie było. Otóż to jest to Ludzie z Instagrama decydują o moim dniu. Tak, jeszcze nigdy nie nagrywałam takie odcinka, chociaż miałam kilka prób, kilka podejść do tego. Wiecie, że nawet udawałam jakieś tam, wiecie, relacje, żebyście mogli odpowiadać na Instagramie, ale jakoś nigdy nie wstawiałam tego na kanał. Na kanał nigdy o niczym nie decydowaliście tak naprawdę. Dlatego dzisiaj jest taki pierwszy raz i dlatego też jestem niepomalowana. Jedyne co zrobiłam, to wstałam i umyłam głowę, dlatego mam jeszcze mokre włosy, założyłam jakąś tam bluzę. No i co? I teraz zapytam się Was na Instagramie, czy w ogóle chcecie taki filmik. Do tego teraz dodam jakieś zdjęcie i zapytam się Was, czy w ogóle chcecie taki filmik. No, no bo jak nie chcecie, no to no wiecie, no nie będę nagrywać. Okej, okay, zrobiłam takie zdjęcie i teraz Was się zapytam, czy chcielibyście, widzowie z Instagrama kontrolują mój dzień. Zobaczymy, zobaczymy co odpowiecie. W sumie jestem ciekawa, no pewnie będziecie chcieli, no bo to jest fajny filmik, ja zawsze lubię głosować w takich rzeczach. Ale dobra, zobaczymy. Dam taką ankietkę, o. I tutaj dam tak, tutaj nie. Widzę jakieś buźki uśmiechniętą i serduszko. Chcecie, widzowie z Instagrama, decydują o moim dniu. Dobra, i teraz dodaję taki oto post na relację. I ogólnie będę tak sprawdzać po 5-10 minutach. Tak wiecie, żebyście na spokojnie mogli coś tam odpowiadać, żeby to nie było tak, że sprawdzam po minucie. No i co? Właśnie za taki czas wracamy, więc do zobaczenia za chwilę. Okej, okay, minęło trochę ponad 5 minut, jakieś 7, coś takiego, więc teraz sprawdzę Waszą odpowiedź. I tak, chcecie, jest 99% na tak, 1% na nie, a więc ewidentnie chcecie, zagłosowało 300 osób. Więc wydaje mi się, że to jest taka spoko ilość, jak na to ile mam obserwujących, to w 7 minut to i tak to sporo osób. No więc w takim razie nagrywam! Okay, a więc zaczynamy i pierwszą ankietą, a raczej już drugą, którą chcę Wam zadać, to ogólnie chcę zrobić trening, bo jest dość wcześnie i w sumie umyłam na razie tylko głowę, więc warto zrobić trening, jak jeszcze nic nie jadłam, ani nic w tym stylu. Więc pomyślałam sobie, że albo pomożecie mi wybrać zrobić trening brzucha, albo trening pośladków. Więc teraz zapytam się Was. Okej, okay, a więc zrobiłam takie zwykłe zdjęcie w lustrze. Pewnie będzie Wam tutaj gdzieś wyświetlać teraz. I zapytam się, jaki trening powinnam zrobić. Jaki trening powinnam zrobić? Dobra. I dodaję. I sprawdzę za kolejne 5 minut, co wybierzecie. A few moments later. Wróciłam, przebrałam się na sportowo. Jestem teraz sportowy świrek. Ubrałam getry, stanik sportowy, zrobiłam kucyka. I teraz czas sprawdzić, który trening wybraliście. Uwaga, uwaga, jestem bardzo ciekawa, powiem Wam. Bo w sumie wolałabym zrobić trening brzucha. Ale zobaczymy, co wybraliście. Uwaga. Wybraliście trening brzucha, przewaga 56%. So, zrobię trening brzucha. Zanim jeszcze zacznę robić trening brzucha, stwierdziłam, że zrobię kolejną ankietę. Przez ten czas, jak będę ćwiczyć, to będziecie sobie odpowiadać, troszkę dłuższy okres czasu. I stwierdziłam, że dzisiaj z Martyną chcemy iść do kina. Więc w sumie czemu nie? Ale na co? Wybrałyśmy dwie rzeczy. Jedna to jest bajka, drugi to jest horror. Ogólnie my z mamą Martyną mamy, znaczy może nie tradycję, tylko najczęściej chodzimy na horrory, ale ostatnio chodziłyśmy też na bajki, więc w sumie jest taka równia. Nie będę Wam mówić, kto co woli, co Martyna woli i co ja wolę. Po prostu dam Wam odpowiedzieć, że to całkowicie było prawdziwe i sprawdzę dopiero po treningu. Także
Mam nadzieję, że wybierzecie to, co ja chcę, bo strasznie chciałam oglądać ten film. Chcę powiedzieć, no bo wy już jak to oglądacie, to dawno jest zagłosowane. Także filmem, na który Martyna chce się wybrać, jest to Toy Story 4, a filmem, na który ja chcę wybrać się, jest to Dom Strachów. Okej, zdjęcie zrobione, już dodałam tutaj mniej więcej kilka napisów, na jaki film powinniśmy iść z Martyną do kina. I teraz dodaję ankietę. Dom Strachów. Czy Toy Story 4? Zobaczymy. Uwaga, pyk. I poszło. Zobaczymy, co wybierzecie. Jestem bardzo ciekawa. A ja teraz przystępuję do treningu. Najpierw jeszcze zrobię takie szybkie cardio, przebiegnę może 2 km na bieżni, potem wiecie, jakieś pajacyki, coś i dopiero potem przejdę do treningu brzucha. Także let's do this. Włożę buty mojej mamy, bo już weszłam tutaj, nie chcę mi się przenosić moich, więc założę mojej mamę. Mamusiu, jak to oglądasz? Nie bądź zła. Zaczynamy minutę. Dam wam potem 30 sekund przerwy. Hejka, ogólnie już skończyłam trening, wyglądam jak 7 nieszczęść, teraz idę się kąpać. Jeszcze tylko sprawdzę, czy, które, wiecie, który film wygrał. Także wchodzę na Instagrama, zaraz. Wchodzę na Instagrama. Okej, i sprawdzam Instastory. I wygrał Dom Strachu, także super, już się nie mogę doczekać. Jeszcze w sumie, żeby nie było, to kupię od razu teraz bilety na Dom Strachów do pasażu, jest chyba 16:50, tak. Idziemy na 16:50, mamy bilety, Dom Strachów jest, także wygrał Dom Strachów, idziemy na Dom Strachów. A teraz lecę się wykąpać, bo już po prostu źle się czuję, taka spocona i w ogóle taka, wiecie, po treningu. Także lecę i odezwę się do was, jak wrócę. Okej, założyłam byle jaki t-shirt, żeby po prostu nie być przed wami roznegliżowana. Potem oczywiście będziecie wybierać mi stylizację. Oczywiście oczywiście wysuszyłam włosy, uczesałam. Jeszcze się nie pomalowałam, bo o moim makijażu też dzisiaj będziecie po części decydować wy. No i co, teraz idę zjeść sobie śniadanko, wypiję też białko. Zobaczymy. No, także lecę. Ogólnie dzisiaj na śniadanie postanowiłam, że wypiję swój ulubiony koktajl. On jest taki pyszny. I oprócz koktajlu stwierdziłam, że wypiję też białko. I to kolejny wybór zależy od was. Z racji, że teraz pomożecie mi wybrać, które białko powinnam wypić. Mam dwa białka. Jedno truskawkowe, drugie czekoladowe. Także teraz zrobię wam ankietę i zagłosujecie, które białko powinnam wypić. Okej, leci tutaj. Może zrobimy bumerangę tym razem. Które białko powinnam wypić po treningu? Na przykład damy żółte, żeby pasowało tutaj ładnie. I poszło. Czekamy 5 minut i przez ten czas zrobię koktajl. Jeden banan. Jedno awokado. Łyżka miodu. I zalewamy to wszystko mlekiem.
Okej, ja właśnie wypiłam swój koktajl i teraz sprawdzam, na które białko zagłosowaliście, żebym mogła sobie jeszcze je wypić zaraz. I wygrało białko czekoladowe, także super, bo na to liczyłam. To czekoladowe jest przepyszne, także idę sobie zrobić. I zaraz będziecie decydować o moim makijażu, z racji, że zaraz będę się zaczynać szykować. Jeszcze zrobię lekcję, spakuję się na jutro i wtedy będzie kolejne głosowanie. Okej, wypiłam już białko, niestety rozładowała mi się kamera i musiałam podładować baterię, dlatego nie nagrałam wam tego, ale wypiłam, wierzcie mi lub nie na słowo. I teraz biorę się za lekcję. A few moments later. Okej, moi drodzy, minęła prawie godzina, odkąd ostatni raz się do was odzywałam, z racji, że jest za chwilkę 14. No i co, ja o 15.27 mam autobus, więc muszę na tą godzinę się ogarnąć, więc myślę, że czas się w końcu pomalować. I to też będą kolejne rzeczy, o które będę się was pytać na Instagramie. Początek, no to użyję swojego kremu. Tutaj nie ma się o co pytać, bo mam tylko jeden krem. Następną rzeczą są korektory. I korektory też mam tylko dwa. I stosuję jeden i drugi, więc tutaj też nie ma się o co was pytać. Teraz rozsmaruję ten korektor gąbeczką. Już wyglądam o niebo lepiej, serio. Zakryłam te wszystkie złe rzeczy, które były. I teraz jest o wiele lepiej. I teraz kolejna rzecz, którą użyję i tym razem o was zapytam się o zdanie, z racji, że używam tych pudrów naprzemiennie. Także robimy focie. Czy Fenty, czy Vibo. Ustawianko. Poszło, czekamy 5 minut, aż odpowiecie. No i co? Zaraz do was wracam. Dobra, wydaje mi się, że minęło już 5 minut, więc czas sprawdzić Insta Story. I uwaga, puder, który wybraliście, to Fenty. No i super, cieszę się bardzo. Także używam Fenty, jeszcze tylko udostępnię, że wybraliście właśnie ten. O, proszę bardzo, poszło. I co? Nakładamy Fenty. Kolejne moje pytanie to, jakiego rozświetlacza mam użyć. Ogólnie mam taki rozświetlacz z Lovely i to jest rozświetlacz mój ulubieniec. On jest bardzo popularny, więc pewnie większość osób go kojarzy. Już mi się w ogóle kończy. Także mój ulubiony rozświetlacz. Mam nadzieję, że wybierzecie właśnie go. Okej, znalazłam taki holo rozświetlacz z Vibo, który kiedyś kupiłam, żeby przetestować. Więc teraz zapytam się was, który rozświetlacz wolicie? Który rozświetlacz? I dodaję. I czekamy kolejne 5 minut do 20 po. O rozświetlaczu zadecydujecie wy, a ja przez ten czas pomaluję brwi. Jezu, w ogóle w kamerze ja wyglądam ciemno i te brwi wyszły ciemno. A one są tak naprawdę no podobnego koloru jak ja mam włosy, także to, co jeszcze musiałam zrobić, to rzęsy i do wyboru też będziecie mieli dwa tusze. Ten, którego korzystam zawsze z Benefitu i taki z Buxomu, z którego kiedyś bardzo dużo korzystałam, ale jak odkryłam ten z Benefitu, to już przestałam. W międzyczasie, kiedy odpowiadacie na rozświetlacze, dodam od razu tusze. Tak się prezentuje. Który tusz użyć? Dodałam. Odpowiadacie. Ja w międzyczasie zrobię kreski. Poczekam tą ostatnią minutę. Jeśli chodzi o rozświetlacz, to wybraliście Lovely. I kocham was za tą odpowiedź. Po prostu kocham, kocham, kocham. Bo Lovely to najlepszy rozświetlacz ever. Polecam wszystkim, serio, wszystkim. Dobra, rozświetlacz jest nałożony, także ten z Vibo pakuję. No, nie dzisiaj, nie jego dzień. Kolejną rzeczą, którą wybierzecie, to jest błyszczyk. I z błyszczyków zastanawiałam się nad tym Too Faced i nad Fenty, ale stwierdziłam, że jeszcze lepszym wyborem będzie, żeby postawić wam między płynną pomadką. Ja mam taką z Rimmela, to jest kolor 700 Be My Baby. A za to Fenty to jest błyszczyk i to jest kolor Fenty Glow.
Okej. Która pomadka? Dobra. Stawiamy i sprawdzamy tusze do rzęs i wygrał Benefit. No i super, powiem Wam, że kozacko. Bardzo, bardzo się cieszę. Okej, pomalowałam już rzęsy, jestem gotowa. Jeszcze tylko czekamy na tą pomadkę. Także idziemy, myślę, teraz przygotować stylizację i wrócimy tutaj później ogarnąć, jaki błyszczyk wybraliście. Hejka, wybrałam już stylizację, teraz Wam ją pokażę i zaraz wrzucę ją na Instastory i powiecie, czy Wam się podoba, czy się nie podoba, czy mam zmienić, czy mam nie zmienić. Tak postanowiłam, że nie będę robiła dwóch oddzielnych stylizacji, po prostu za dużo czasu mi to zajmie, a stwierdziłam, że po prostu zrobię jedną, pokażę wam ją, jeśli Wam się spodoba, to zostawię, jeżeli nie, to ją zmienię. A więc tak ona wygląda, mam na sobie taką czarną koszulkę z Sinseya albo HM-u. Dodatkowo do tego mam taką kurtkę, bomberkę z Pull&Bear'a. Spodnie takie, wiecie, dość szersze. Rozpiłam je takim paskiem z HM-u a la Gucci. A jeśli chodzi o błyszczyk, to zagłosowaliście na Fenty. Także, moi drodzy, nakładam Fenty. Udostępniam. Dobra, zapomniałam nagrać, jak to robię. Także teraz Wam pokażę, jak wygląda to, co dodaję. To zdjęcie wygląda tak. Zrobiłam... Pozdrawiam Martynę. Zrobiłam takie zdjęcie w lustrze. Zapytałam się, czy taka stylizacja Wam się podoba i możecie teraz głosować na tak lub nie zmień. Także głosujcie, głosujcie. Ja czekam i wrócę do Was za około 10 minut. Dobra, sprawdzamy, czy ta stylizacja Wam się podoba. Mam nadzieję, że tak, bo jak nie, to się spóźnię na busa. Podoba Wam się, także się cieszę. Minęło 5 minut, więc w sumie mogę ją udostępnić. Pyk, podoba Wam się. Więc teraz czas wychodzić. Jedziemy na dodrze, a tam będą kolejne głosowania. Także lecimy, biorę tą torebkę, już się o Was o nią nie pytam. Także lecę. One eternity later. Hejka, moi drodzy, minęło jakieś kilka godzin, mamy 19:15. My wyszłyśmy już z kina i film był po prostu przekozakiem. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz widziałam tak straszny film. A ty? A ty? Też. Był tak straszny, polecamy wszystkim, serio. Może nie najstraszniejszy, jaki kiedykolwiek oglądałam. Trochę obrzydliwy. Nie był taki obrzydliwy. Musiałabyś oglądać Piłę. Piła jest 100 razy bardziej obrzydliwa. No wiem, ale... Ale nie było jakoś super obrzydliwe. W sensie są dużo horrorów bardziej obrzydliwych. Ale było straszne, serio, było straszne. Nie wiem, czy to jakoś na mnie zadziałało, czy coś, czy jakoś tak, ale serio, ja ogólnie bardzo dużo horrorów oglądam. Serio, jestem horroromaniakiem i dawno nie oglądałam tak strasznego. No, a teraz jesteśmy na dodżu. Pod WC-tem. Jesteśmy tak naprawdę w dupie, bo dopiero za godzinę wracamy, to za godzinę mamy autobus. Także co? Widzimy się po prostu, jak będzie coś ciekawego do powiedzenia. Cześć, Ciemka, moi drodzy, ja właśnie wróciłam do domu i powiem Wam, że jestem padnięta. Jeśli chodzi o film, to moją opinię już znacie, że film był naprawdę fajny. No i co? Jest 20:30. 20:30 i w sumie na dzisiaj już jakichś większych planów nie ma. Muszę się wyszykować, no bo jutro szkoła. No i co? Oczywiście się wykąpię. Dobra, tak więc zmywam teraz makijaż. Włosów już nie było, nie będę myć, więc sobie zwiążę. Będę teraz wyglądać jakaś zocha. Ale co tam? Włosy związane. Makijaż. I lecę się kąpać, biorę Was z Wami. Okej, ankieta została dodana. Zaraz zobaczymy, na co ludzie zagłosują. Który żel pod prysznic? Truskawka czy Brazilian? Okej, sprawdzam po jakimś czasie. W sumie nie wiem, ile dokładnie minęło. Uwaga, uwaga. Minęło 6 minut. Który żel pod prysznic? Truskawkowy. A więc użyję truskawkowego. No i co? Ja teraz idę się kąpać i widzimy się, jak już się wykąpię. Wykąpałam się, także jestem ready. I co? Lecimy dalej z tym filmikiem. Muszę jeszcze przygotować rzeczy na jutro. I zobaczymy, co jeszcze będę robić.
Wróciłam do pokoju, przychodzę do Was z kolejnym pytaniem. Czy powinnam użyć takiego masła do ciała o zapachu mango, czy takiego o mleku migdałowym i miodzie? Także robimy teraz ankietkę do ciała. Serduszko. I dodajemy. A few moments later. Minęło 5 minut, więc sprawdzamy. Proszę bardzo, nawet 6 minut i wybraliście mango. I w sumie szkoda, bo ja bardziej lubię to, ma lepszą konsystencję. Dzisiaj z niego nie skorzystam, tylko z tego. No i co, ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Było to dla mnie bardzo ciekawe i myślę, że jeżeli Wam się ten odcinek spodoba, to będę robić takich częściej, bo fajnie jest tak spędzać dzień z Wami. Co prawda może nie głosowaliście na jakoś super dużo rzeczy, wiem, że moglibyście zagłosować na o wiele więcej. Aczkolwiek jest to też taki pół właśnie głosowanie, pół vlog. No i co? Do następnego odcinka i pa pa!